Idąc ulicą Raciborską, przechodnie mijają instalację mrożącą krew w żyłach. Kilkanaście zniczy, krzesło z banerem i hasłem "Tu spoczywa polskie gastro zamordowane przez polski rząd". Przypomnijmy, od końca października kawiarnie, bary i inne lokale gastronomiczne mogą sprzedawać jedzenie tylko na wynos lub w dostawie. Niektóre lokale już się zamknęły, a niektóre jeszcze walczą o swój byt. Żeby wspomóc przedsiębiorców, gliwicki magistrat stworzył bazę Gliwice na wynos. Jest ona dostępna na stronie urzędu. Obecnie jest to lista 93 podmiotów, u których możemy zamówić jedzenie z dowozem lub odbiorem osobistym. Pamiętajmy, że branża gastronomiczna to nie tylko jedzenie, to także wygląd i charakter naszego miasta. To jak będzie ono wyglądać po pandemii zależy teraz od nas. Czy będzie gdzie się zatrzymać na kawkę i gdzie zjeść obiad? Zamawiając jedzenie, wspieramy restauratorów, wspieramy naszych sąsiadów.